Będzie to jedno z najnowocześniejszych planetarium w Europie. Planetarium jest nie tylko miejscem, gdzie wyświetla się ciekawe programy związane z popularyzacją wiedzy, głównie wiedzy o kosmosie, nie tylko, ale jest także miejscem głębokiego przeżycia. U nas w naszym planetarium przede wszystkim będziemy mieli cyfrowy system projekcyjny, który charakteryzuje się ogromną rozdzielczością i jest w stanie wyświetlać ciągły obraz wideo na powierzchni całej kopuły. Kopuła ma średnicę 16 metrów, także żeby wytworzyć obraz dobrej jakości, potrzeba jest ogromnej ilości pikseli. I nasz system będzie miał około 12 milionów pikseli, co jest przez 6 razy więcej niż standardowa telewizja HD. Mamy w środku ekran w postaci Q4, który jest pokrywany obrazami za pomocą projekcji cyfrowej. W środku mamy typowy projektor gwiazdowy, geocentryczny, który może Państwo już widzieli w innych planetariach w Polsce, ale ten wykorzystując najnowsze techniki jest zmniejszony. Projektory są umieszczone na zewnątrz, na obwodzie kopuły, a obraz jest włączony za pomocą użycia masek. Więc ekran jest zrobiony z paneli aluminiowych, bardzo cienkich i perforowanych w ten sposób, aby być transparentnym dla dźwięków i powietrza, natomiast być bardzo dobrym medium dla projektu. Teraz próbujemy pokazać i dać Państwu wrażenie, jak to będzie wyglądało, gdy będziemy siedzieć w planetarium, ale oczywiście, żeby naprawdę odczuć, to trzeba przyjść do nas. Także zapraszamy.